Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W końcu udało nam się dojechać do Galway. Planowaliśmy już tą wycieczkę od dłuższego czasu. Ja do tego chciałem bardzo zobaczyć tam od Galway w górę te regiony Connemara. Obczaiłem sobie tam jedną taką plażę i do niej też udało nam się dotrzeć. Ta plaża nazywa się... No ciekawe, na mapie tutaj nie pokazuje nazwy tej plaży. Pamiętam, że to była taka trzyliterówka T coś tam. Nie wiem, na pewno tam pojedziemy jeszcze nie raz, ale wygląda to tak. Jest to niedaleko Ardmore i tak jak mówię, są to regiony Connemara. Niesamowite miejsca od Galway tam w górę, jak się jedzie. Takich plaż, takich miejsc jest po prostu mnóstwo, ciągną się kilometrami. No na jedną z nich udało nam się dojechać, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Lecimy do Galway, fajnie. Sylwia poszła właśnie zapłacić za paliwo. Chciałbym tam kiedyś jechać z modem też ponurkować, także jestem ciekawy tego regionu i lecimy. Dostaliśmy do Galway, Sylwia. Teraz sobie, no, o. Ale przyczaja. Zesrał się. No to wyżej, bo możesz mieć w tych frytkach, będziesz musiał zostawić wszystkie. No. Ona jest młoda. No tam jest zajebisty statek zajechany taki. No to właśnie chcę iść tam, no to ci pokazałam. Zanim no to idziemy, idziemy, chodź. Fajne miasteczko, ale my z Sylwią ogólnie preferujemy gdzieś jakieś takie chyba dziksze tereny, więc lecimy na plażę. Ale za
dupie. Ja pierdolę. Ile tu jechaliśmy kilometrów do tego cudownego miejsca? Niedużo. 4 godziny będziemy w domu, a nic. Ale za to zajebiście. Oko wyszło normalnie dla ciebie, Sylwuś. Albo dla mnie. Widzisz, tam jest ta wyspa, tam są te ruiny takie właśnie. I tam popłyniemy na kajakach kiedyś. Na skuterach. Ja pierdolę. Connemara. To są właśnie te miejsca, które chciałem zobaczyć. No i w końcu się udało. Widzisz jaki zielony? Patrzę oczyma. No ma oczy tu. Wąchałaś to? Nie, tylko ty wąchasz. Zostawiłam dla ciebie tą przyjemność. Ten już jest wyschnięty, chyba nie wali. Ale tu jest... Widzisz? To jest ta wyspa tam. I tam jak dopłyniesz kajakiem, tam na drugą plażę, tak płach, to jest wyspa i tam są te ruiny. To są te takie, co żyją właśnie na skałach. Skałoczepy. Staje się same skały. To jest trzot. Connemara miażdży mózg. Eleganckie, nie? Dla ciebie. Tutaj wszędzie, gdzie są skały, nie jest głęboko. Można normalnie pływać. Na takiej plaży nie byłem nigdy jeszcze w życiu. Galway się chowa, nie? Weź. Żadne miasto nie zastąpi takich terenów. Fuck. No dobra, spadamy powoli do kilarni, 4 godziny, a z 3,5 może, ale warto było, ja tutaj się wybieram na kajaki w przyszłości ponurkować być może z młodym. Tam jest wyspa. I tam widać, że są chyba 2 domy mieszkalne, tylko reszta są ruiny. To jest ciekawe też, że ktoś sobie tam mieszka. I tam też jest piękna taka plaża, jasny piasek i takie to wybrzeże lazurowe. Fajnie, warto. Connemara, te regiony tutaj za Galway, górę, kosmos. Od tej skały do tamtej, do tej i do tej, to jest taki zamknięty okrąg. Znajdziemy jakieś ruiny do remontu.
teraz popatrz, technologia, nie? Jakby nie to Google, Google Maps, ta aplikacja na iPhone nieważna, to kto by w ogóle trafił do takiej plaży? Ja mam jeszcze ten kwiatek z zewnątrz, nie ma szans. A, no. Margarita. Cudownie, cudownie. Idziemy do domu, 4 godzinki i jesteśmy. Trzeba kupić kawkę i chce mi się trochę kupę. No, mogłabyś wtytknąć do koszyka przecież pieniążek. O, ty jesteś. A jakieś jeszcze inne słowo w twoim słowniku jest oprócz wtytknąć? Weź to. Nie. Można też powiedzieć odcycknąć, wycycknąć, wcycknąć, nadcycknąć, odcycknąć, przycycknąć. No i to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Trzeba wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia, radości i do zobaczenia za tydzień. Hej!